Na tej lekcji poznamy trzy czasowniki: Arrange, Slice i Select. Służą one do zmiany kolejności wierszy, do wyboru wierszy oraz do wyboru kolumn. Zaprezentujmy ich działanie na danych Forest. Wczytajmy je. To są w formacie CSV, także korzystam z funkcji ReadCSV. Pamiętajmy o ustawieniu katalogu roboczego. W tym miejscu chciałbym na chwilę wrócić do czegoś, o czym mówiłem na jednej z pierwszych lekcji. Jak pamiętacie, polecałem tworzenie projektów, natomiast jak widać sam ich nie robię. Pracuję po prostu na skryptach. Wynika to z dwóch rzeczy. Po pierwsze, spodziewam się, że mimo mojej reklamy projektów. Część z Was, może większość, nie będzie z nich korzystać, przynajmniej na tym etapie. A w związku z tym nie chcę komplikować sprawy, bo taki projekt może jednak utrudniać poruszanie się w Studio, szczególnie jeśli nie jest oczywiste po co go tworzyć. Po drugie, zwykle projekt to pojedyncza analiza danych. Tutaj pokazuję różne rzeczy. Skrypty są dla nas trochę takim brudnopisem, stąd zdecydowałem się nie korzystać z projektów. Wróćmy do rzeczy. Podejrzyjmy, co kryje się w danych forest. Mamy w nich informację o zalesieniu krajów w trzech różnych latach. Zalesienie jest podane w procentach, to jest kolumna coverage, oraz w hektarach, kolumna land. Poszukajmy krajów, w których zalesienie procentowe jest najmniejsze. W tym celu wystarczy uporządkować dane ze względu na kolumnę coverage. Odpowiednia funkcja to arrange. Pierwszym argumentem tej funkcji są dane, a drugim kolumna, względem której chcę uporządkować je. Być może niektórzy z Was chcieliby zamiast tego przecinka wstawić znak dolara. W końcu do tej pory w ten sposób odwoływaliśmy się do zmiennych, ale tu nie o to chodzi. Nie chcę porządkować kolumny coverage, ale Całe dane względem tej kolumny. Na dodatek, jak się przekonacie, ta składnia, to znaczy dane pierwszym parametrem funkcji, będzie się wielokrotnie powtarzać, bo jest w tym większy sens. Domyślnie mamy porządkowanie rosnące. West Bank to po polsku zachodni brzeg jest to część Palestyny. Kraj powtarza się trzykrotnie, bo w każdym roku pokrycie lasami było tak samo znikome. Na drugim miejscu jest Egipt, i dane sugerują, że lasów tam przybywa. Jeśli chcemy posortować dane malejąco, musimy opakować zmienną funkcję Descending, a właściwie jej skrót. Jest to trochę nietypowy jak na R zapis. Pitcairn to cztery wyspy między Australią a Ameryką Południową. Żyje tam 50 osób, i jak poszukacie tego miejsca na Google Maps, to wygląda na to, że rzeczywiście jest tam sam las. Zobaczcie jednak, że stanowi on jedynie 4000 hektarów. Uporządkujmy teraz dane ze względu na dwie y zmienne: najpierw malejąco ze względu na r, a następnie rosnąco ze względu na coverage. Tym sposobem na początku mamy najbardziej aktualne dane. Być może niektórych z Was zaskoczy, że Islandia ma tak mało lasów, poniżej 0,5%. Zastanówmy się jeszcze, jaki jest sens sortowania w ten sposób danych. Ogólnie to, w którym wierszu dana obserwacja się znajduje, prawie zawsze nie ma żadnego znaczenia. Jedynie co zyskałem z takiego uporządkowania, to wiedzę, które kraje mają najmniej i najwięcej lasów. Skoro tak, to spójrzmy na to w inny sposób. Interesują nas maksymalne i minimalne obserwacje ze względu na którąś ze zmiennych i mamy funkcję, która dokładnie coś takiego zwraca. To jest slice max. Tutaj dostanę maksymalne kraje ze względu na kolumnę coverage, ponieważ są trzy maksymalne wpisy to dostaliśmy je wszystkie. Możemy chcieć więcej, wystarczy podać parametr n. Znów dostaliśmy jeszcze więcej, co wynika z powtórzeń. Oczywiście jest też funkcja slice min. Można powiedzieć, że otrzymujemy prawie to samo co przy pomocy range, ale tamta funkcja zwracała całe dane. Ponieważ domyślnie r wyświetla tylko 10 pierwszych wierszy, to w praktyce taki range działa mniej więcej jak slice min lub max dla n równego 10. No chyba, że bezpośrednio w r tworzymy raport. Wtedy to problem, że range zwraca całe dane. Oprócz tego jest też po prostu funkcja slice. Zwraca ona wiersze poprzez podanie ich indeksów. Na przykład wyświetlmy siódmy wiersz. Ewentualnie możemy zwrócić pierwsze pięć wierszy. Można też podać ujemne indeksy do pomijania wierszy. Zastosowanie tej funkcji nie jest duże, bo zwykle siódmy, piętnasty czy jakikolwiek inny wiersz nie jest dla nas interesujący. Można jeszcze zapytać, po co taka funkcja, skoro mogę napisać w ten sposób. Chodzi właśnie o to, że slice jest funkcją, a na dodatek podobnie jak w przypadku arrange i pierwszym argumentem są dane. Tak naprawdę nawias kwadratowy w tym odwołaniu też jest funkcją, ale jednak jej zapis jest specyficzny, przez co nie da się takiej funkcji w prosty sposób połączyć tak zwanym pipem, ale o nim powiemy sobie na kolejnej lekcji. Dodam jeszcze, że jeśli ktoś z Was się zdziwił, jak powiedziałem, że nawias kwadratowy jest funkcją, nie przejęzyczyłem się. Dla ciekawskich mogę odwołać się do siódmego wiersza, pisząc w ten sposób. Wywołuję funkcję nawias kwadratowy na danych forest i interesuje mnie siódmy wiersz. To tylko dygresja, nikomu nie polecam w ten sposób pisać. Została nam jeszcze jedna funkcja w tej lekcji, select, do wyboru kolumn. Akurat w danych Forest jest ich niewiele, więc wróćmy do danych Movies. Przypomnijmy sobie, jakie są tam kolumny. Jeśli interesują mnie tylko nazwy, mogę skorzystać z funkcji Names. Wybierzmy na przykład zmienną title, year, rating, i votes. Znów pierwszy parametr dodany, reszta specyficzna dla funkcji. Mogę korzystać też z wygodnych skrótów. Jeśli wybieram kolejne kolumny, wystarczy, że napiszę od do. Mogę połączyć te dwa podejścia. Weźmy tytuł, rok oraz Informacje, do jakich gatunków dany film został zakwalifikowany. Jeśli chcę pominąć kolumny, wystarczy podać je z minusem. Na przykład pominę kolumny od R1 aż do R10. Na poprzedniej lekcji powiedziałem, że wrócę jeszcze do tego, jak w R wybierać kolumny. I najbardziej polecam właśnie funkcję SELECT. Natomiast trzeba pamiętać, że nawet jeśli ograniczymy się do jednej kolumny, wciąż dostajemy ramkę danych. Zobaczmy. Z programistycznego punktu widzenia, to dobrze. Funkcje powinny zwracać obiekty tego samego rodzaju, niezależnie od argumentu, jaki im podamy. Natomiast w zależności od tego, co dalej z taką kolumną chcemy zrobić, możemy preferować wektor. Otrzymamy go, jeśli do zmiennej odwołamy się poprzez znak dolara. Ponieważ jednak zapis z dolarem jest nie istnieje też funkcja pull, która robi to samo, ale jest właśnie taką naturalną funkcją. Osobiście, gdy potrzebuję wektora, stosuję pul, a nie dolara. Wynika to po pierwsze z tego, że mogę tę funkcję użyć z pipe'em, a po drugie, pewna spójność podejść jest dla mnie zaletą. Podsumowując, jeśli wybieracie kolumnę, polecam albo funkcję SELECT, albo PUL, ale o zapisie z dolarem warto pamiętać, bo sporo osób go używa.